Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie na rozmowy niedokończone. Dziś temat dziennikarz w Kościele i demokracji. Nasi goście, dwaj księża, ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Witam serdecznie, szczęść witam, Boże. Szczęść Boże. Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. A drugim jest ksiądz dr Zenon Hanas, Paloten, witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Niedawno od niedawna prowincjał. Kiedyś długie lata wiceprowincjał, a teraz prowincjał Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. To jest prowincja warszawska Chrystusa Króla. Tak jest. Pozdrawiam, ale też obratnią prowincję poznańską trzeba wymienić, żeby nie było zazdrości. Tak. I dyrektor Kancelarii Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziennikarz, no, wiemy, że docierają do nas informacje. Tak, nie zawsze może kojarzymy to z konkretną osobą, ale z redakcją, z jakąś telewizją, z radiem, z gazetą. To dziennikarstwo też jest różne. Może spróbujmy nawet rozróżnić, czy to jest właśnie zawód, czy powołanie. Jak patrzeć na dziennikarza? Bo nieraz i gromy się sypią za dziennikarzami, za tymi, którzy pośród nas podejmują też i swoją pracę, swoją posługę. No, najpierw trzeba powiedzieć, że ta rola dziennikarza, zawód dziennikarza czy powołanie dziennikarskie jest w dzisiejszym świecie bardzo ważne. Tych dziennikarzy jest bardzo wielu. Jak się tak przeliczy, ile osób zaangażowanych jest w taką pracę dziennikarską w różnych mediach, czy to w Polsce, czy w innych krajach, no to się okazuje, że to jest potężna armia ludzi. Mówi się, że w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o osoby w ogóle zatrudnione, to tam w rolnictwie jest zatrudnione gdzieś 1,5% tylko społeczeństwa, w przemyśle powiedzmy tam 5%, 10%, w usługach wszelkiego rodzaju, a bardzo duża część społeczeństwa po prostu produkuje informacje albo jakieś takie treści, które są publikowane w mediach. To jest naprawdę potężny zasób osób, które no, produkują pewne treści. No, a jakbyśmy pomyśleli o tych, którzy dziś udzielają się w internecie, to już jest woda, nie do zliczenia. Ale to pokazuje, jak bardzo ważna jest ta taka rola dziennikarska i no ona też, tak już we wstępnych naszych rozmowach, my bardzo to odróżniamy, że te wszystkie treści, które są publikowane w mediach, czy to w prasie, czy w telewizji, czy w internecie, jak sobie otworzymy stronę internetową, to te treści można by podzielić na trzy kategorie. Tak się zobaczy, obojętnie jaką stronę internetową, to można z niej znaleźć na pewno reklamę, czyli taki płatny rodzaj przekazu, którą jakaś firma, czy przedsiębiorstwo, czy jakaś instytucja po prostu za pieniądze publikuje po to, żeby osiągnąć jakiś cel i to nazywamy reklamą. Potem są jakieś bardzo oficjalne lub mniej oficjalne informacje pochodzące od różnych też instytucji i to nazywamy public relations, czyli jeżeli taka informacja pochodzi bezpośrednio, no nie mamy lepszego polskiego słowa, czy ten PR, czy public relations to jest takie słowo, które w języku polskim już się też przyjęło, czyli mamy i ona nie jest płatna, to znaczy te informacje już się ukazują w prasie, ale one nie są płatne, w przeciwieństwie do reklamy. No i duża część pozostałej treści, którą się ukazuje w mediach, czy w prasie, w telewizji, to jest ta treść, która jest produkowana przez dziennikarzy. Więc to słowo dziennikarz, ono ma bardzo, bardzo szerokie znaczenie i osób, które są zaangażowane w proces tworzenia tych treści, bo też możemy sobie wyobrazić, że takim no, dziennikarzem będzie ten, kto jedzie na miejsce i robi zdjęcia, czy przeprowadza wywiady, reportaż przeprowadza, ale później przywozi ten materiał do studia, tak jak tutaj do studia telewizji trwam, no i on musi być poddany pewnej obróbce, tego już on nie robi osobiście, tylko są inni ludzie, którzy się tym zajmują, którzy dokonują pewnej selekcji tego, co zostało dostarczone. W pewnym sensie są to też dziennikarze, bo tworzą te... Ta treść będzie i w telewizji, i w radiu, i w prasie. Później jest publikowana. W internecie, tak. Więc uświadomienie sobie takich procesów, w jaki sposób te informacje są tworzone w mediach, no myślę, że też jest dla nas bardzo istotne, żeby w taki bardzo krytyczny sposób i czasami no z pewnym takim lepszym zrozumieniem tego, jak ta treść jest tworzona i dlaczego jest tak, a nie inaczej tworzona, żeby ją zrozumieć. No o tym chcielibyśmy też w dzisiejszym programie i może w następnych też porozmawiać, żeby pewna edukacja medialna też następowała, po to, żeby też krytycznie odbierać treści pochodzące z różnych źródeł informacyjnych. A co do istoty takiej dziennikarskiej, bo to pierwsze pytanie ojca redaktora było takie, czy to jest zawód, czy też powołanie. No i my powiedzielibyśmy, że jest to tak ważna rola społeczna tego zawodu,
że trzeba mówić, że jest to powołanie, jest to swego rodzaju misja. To nie jest zwykłe rzemieślnicze wykonywanie jakichś usług, tylko jest to społeczna odpowiedzialność za przekazywaną też treść. I dlatego też ten zawód dziennikarski, o którym tutaj chcemy rozmawiać, ponieważ ma szczególną misję, no można go porównać do misji lekarskiej, do powołania, do pewnych zawodów, do których dostęp jest w pewnym sensie normowany, czyli adwokatem nie może być każdy człowiek, przechodzi pewny proces. Lekarzem nie może być każdy człowiek, musi przejść pewną formację. Farmaceutą nie może być dowolna osoba, tylko musi mieć odpowiednie przygotowanie. I dlatego, ponieważ ten zawód dziennikarski jest ważny, no dzisiaj przygotowanie dobre dziennikarza jest istotne w tych dwóch aspektach. Czyli takiego wysokiego zaufania, czy podwyższonego zaufania. Dokładnie. To nie jest taki dowolny zawód, no nie wiem, żeby nie obniżać oczywiście wartości zawodu hydraulika, czy jakiegoś technicznego zawodu, który jest ważny, też ma swoją oczywiście etykę i odpowiedzialność, ale w przypadku dziennikarzy ta odpowiedzialność za słowa, za odpowiedni dobór treści, tej selekcji tych informacji, za no, poszukiwanie, też docieranie do prawdy, no, jest to swego rodzaju misja, dlatego z jednej strony w tej formacji zawsze jest potrzebna profesjonalizm, czyli pewna umiejętność słowa, umiejętność też no, prezentowania tych słów, a z drugiej strony etyczna strona. Nawet gdybyśmy pomyśleli o tych skutkach, tak? Skutek hydraulika, błąd hydraulika, to ta woda poleje się nam po podłodze, zaleje może. A co się stanie z tą treścią, która zostanie tak, a nie inaczej podana przez konkretnego dziennikarza? Jaki to będzie miało wpływ, jaki będzie miało skutek? Bez wątpienia każde słowo przekazywane w mediach, fałszywa informacja, źle podana informacja może doprowadzić naprawdę do dużych skutków, może wywołać panikę w skrajnych sytuacjach, no ale też na konkretne osoby może wywierać bardzo wielki wpływ, zmuszając ich czy motywując do pewnych działań. Cieszę, profesorze. Definicja, zawód czy powołanie dziennikarz? Ja kiedyś wyczytałem u Ryszarda Kapuścińskiego, który wydaje mi się może być takim autorytetem w świecie dziennikarskim. Jest, nie tylko w Polsce, ale i w świecie. Kiedyś go zapytano, jaki to jest dobry dziennikarz. I on powiedział, że dobry dziennikarz to jest po prostu dobry człowiek. I wydaje mi się, że w tych słowach zawarta jest zarówno ta jego misja, jaką ma do spełnienia, czyli z jednej strony przekazywanie prawdy, ale w taki sposób, żeby to było jak łączenie z odbiorcą poprzez taki przekaz empatyczny. Czyli dziennikarz właściwie powinien wiedzieć, że nie mówi w próżnię, tylko do konkretnego człowieka, do drugiego człowieka. I wydaje się, że dobry mówca to zawsze będzie tak właśnie formułował te swoje treści, żeby one trafiały do konkretnego człowieka. Więc z jednej strony mamy do czynienia z kimś, kto ma misję. To jest człowiek, który ma przekazywać prawdę, ale musi to być profesjonalista. Bo dobry człowiek to nie tylko ten, który potrafi być empatyczny, ale to jest człowiek, który potrafi dotrzeć do prawdy, potrafi ją w taki sposób opracować dziennikarsko i przekazać, żeby odbiorca rzeczywiście otrzymał prawdę, a nie tylko jej przekaz, czy formę, czy to, co towarzyszy przekazywaniu prawdy, często taki szum komunikacyjny. Więc po tym poznajemy dobrego dziennikarza. Wydaje mi się, że to są też ludzie, którzy jeśli dobrze wykonują swój zawód i mają to poczucie powołania, stają się autorytetami. Czyli ludzie chętnie ich słuchają, powtarzają ich opinie, powołują się na to, co oni przekazują w środkach społecznego przekazu. Czyli autorytet to jest moim zdaniem to, co łączy tę misję dziennikarza, czyli to jego powołanie, z tym, co jest jego profesjonalizmem. A jak się odnieść do działań etycznych? Nie mamy też świadomość tego, że dziennikarz to nie ktoś zawieszony w próżni, ale
no, w konkretnej też redakcji. I teraz no, na ile mogą być to działania etyczne, a na ile powinny to być zawsze działania etyczne, jeżeli myślimy o odpowiedzialności i o autorytecie, jak ksiądz profesor. No, w przypadku działalności dziennikarskiej tych norm etycznych jest wiele. One wynikają no, z jednej strony, są też normy prawne, nie, które przewidują, czy pewne wskazania są, kiedy działanie dziennikarza jest wręcz wbrew prawu, czy wykracza poza prawo, ale też są normy etyczne, o których tutaj mówimy. I bardzo często to już się tak przyjęło w pewnej tradycji tego zawodu, że te zapisy norm prawnych, one pochodzą z samego środowiska. To znaczy sami dziennikarze tworzą pewne stowarzyszenia, pewne grupy, związki zawodowe, krajowe czy międzynarodowe i są tworzone tak zwane kodeksy etyczne, czasami się mówi na to deontologiczne, czyli takie mówiące o tym, jak według jakich zasad ten zawód powinien być wykonywany. Więc takich kodeksów etycznych pracy dziennikarskiej jest bardzo wiele. One są też w Polsce Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej. No, jest szereg stowarzyszeń, które takie kodeksy, jest karta etyczna dziennikarzy. Więc jest dużo takich zapisów, które no, mówią, w jaki sposób idealnie ta praca powinna się odbywać. Również w Kościele też są pewne wskazania. One są często bardzo zbieżne. Te normy etyczne pochodzące od różnych stowarzyszeń dziennikarskich, jak i te pochodzące od nauczania społecznego Kościoła, w wielu punktach są naprawdę bardzo zbieżne. Więc na pewno ta część etyczna, o której tutaj mówimy, jest bardzo ważna. Dzisiaj to się bardzo mocno podkreśla, że dziennikarz, czy środowisko w ogóle dziennikarskie, że te normy etyczne, czyli na przykład obiektywizmu, przekazywania prawdy, to znaczy takiego nie manipulowania faktami, niestronniczego przedstawiania pewnych wydarzeń, że te normy, no on, to one są najistotniejsze. Znaczy ta norma prawdy, obiektywnego w miarę możliwości ukazywania prawdy jest najbardziej istotną zasadą etyczną. O tym tutaj już na początku wspominaliśmy. Ale oprócz tego jest szereg innych norm takiej pracy dziennikarskiej, które tak przykładowo wymienię. Kilka, może będzie później okazja do tego, żeby to bardziej precyzyjnie opisać. Ale na przykład mówi się o tym, że dziennikarz powinien, celem jego pracy powinno być dobro jego odbiorców. Znaczy nie przekazuje informacji po to, żeby komukolwiek zaszkodzić, tylko po to, żeby pomóc drugiemu człowiekowi poprzez przekazywanie tej informacji. Albo w doborze tych informacji, albo w pewnej interpretacji tych zdarzeń stara się stawać po stronie słabszych, bardziej takich osób, które no, nie są społecznie zaangażowane, no nie wiem, są jakoś na marginesie. Więc jest pewna taka zasada też etyczna do tego, żeby stawać w obronie osób wykluczonych, żeby bronić tych osób, jako pewna zasada. Aż do takich bardzo konkretnych zasad etycznych, na przykład, żeby nie być skorumpowanym. To znaczy, żeby nie przekazywać informacji na podstawie, no nie wiem, łapówek, które ktoś nie w sposób nieetyczny otrzymuje. Więc takich zasad etycznych dotyczących pracy dziennikarskiej jest bardzo, bardzo wiele. One dotyczą różnych obszarów naszego życia. One są zależne trochę też od tego, w jakim środowisku no, dany dziennikarz pracuje, czy bardziej w medium publicznym, czy bardziej w komercyjnym. Więc o takich normach etycznych myślę, że będzie okazja w dalszej części naszej rozmowy tę myśl kontynuować. Ale jeszcze raz chcę powiedzieć, że coraz bardziej takie dochodzi do przekonania, że w tych społeczeństwach liberalnych praca dziennikarska powinna być bardziej właśnie z norm etycznych, które dany człowiek uwewnętrznił, aniżeli z nakazów zewnętrznych. Czyli ci dziennikarze, którzy pracują, powinni pracować w wolności swojego sumienia. Tak, żeby wyrażali też potrzeby, pewne oczekiwania grup społecznych, w których pracują i dla których pracują, albo w imieniu których są w mediach. A zatem taki totalitarny system, no weźmy tak konkretnie Korea Północna, praca dziennikarza w Korei Północnej. No to jest praca w systemie bardzo totalitarnym. On nie ma możliwości, żeby mówić swobodnie to, co myśli, tylko raczej będzie zmuszony do tego, żeby pokazywać
tę bardzo oficjalną, wymuszoną wizję świata i tych informacji, które tam się ukazują w mediach. Natomiast w społeczeństwach, w których my żyjemy, no zakładamy, że jest wolność słowa i każdy z dziennikarzy zgodnie ze swoim przekonaniem i sumieniem tę pracę może wykonywać. Ksiądz powiedział, profesor, dobry, kojarzy nam się z kimś dobrym, dobrym człowiekiem, tutaj Kapuściński również, ksiądz profesor. A cechy dobrego dziennikarza? Kiedy dziennikarz jest dobry, kiedy rzeczywiście ta jego praca, myślimy, jest rzetelna i służy nam? Nie ma jakichś takich uwarunkowań czy takich właśnie nacisków? No najpierw sobie uświadommy to, że zawód dziennikarza jest bardzo trudny i często niebezpieczny, jeśli rzeczywiście ma dochodzić do prawdy i prawdę przekazywać, bo prawda, jak wiemy, wielu ludzi może zaboleć, a niektórym szkodzi. A też wiemy z doświadczenia, że dziennikarzy po prostu wielu ludzi się boi. No, to są ludzie, którzy mogą zrobić wielką krzywdę. Życie, jak tak słyszymy, docierają też... No nawet, zwłaszcza reporterzy wojenni, korespondenci wojenni, którzy robią materiały z pola walki nawet, to naprawdę mogą nawet... Zresztą były takie przypadki w polskim dziennikarstwie. Ja tu się powołam na Aleksandra Fredrę, bo on kiedyś zapisał w takim zapiskach Starucha takie o dziennikarzach. Jak kominiarza, tak dziennikarza, zawód diable trudny, czyści, a sam brudny. Trudny zawód rzeczywiście, czyści, a sam brudny, bo głównym zadaniem dziennikarza jest być właśnie obiektywnym, czyli on nie może dać się zmanipulować zarówno pokrzywdzonym, jak i tym, którzy krzywdzą, bo najczęściej w takich sytuacjach ten obiektywizm jest najbardziej potrzebny. Musi ukazywać rzeczywistość, chociaż to nie może być fotografia, bo on musi się w to jakoś zaangażować. No trudno sobie na przykład wyobrazić reportera, który robi materiał w domu dziecka, żeby on się nie włączył w to środowisko, nie zaistniał tam swoimi emocjami, uczuciami, bo inaczej ten materiał byłby pozbawiony... Znaczy, nawet trudno sobie to wyobrazić. Nawet trudno, właśnie, więc on musi potrafić wejść w sytuację, ale jednocześnie musi pozostać tym, który relacjonuje, bo jego głównym zadaniem jest przekazywanie informacji, komunikatu, przekazywanie wiadomości. I dlatego to jest takie trudne. Można nieraz byłoby szukać takiego porównania ze spowiednikiem, bo niektórzy myślą, że przed dziennikarzem można się otworzyć. Otóż musimy mieć pełną świadomość, że on nie po to, żeby zatrzymać dla siebie. Właśnie. Więc dziennikarza zawód też jest w tym momencie bardzo trudny, bo on musi jednak sprawić, żeby jego rozmówca zaufał mu. Ale też musi postawić jasne granice temu zaufaniu, bo jego rozmówca, czy ci, z którymi on ten materiał robi, muszą mieć świadomość, że to zostanie rozpowszechnione. Więc i tutaj często liczy się, jak on potrafi dotrzeć do tych ludzi, z którymi rozmawia, nawiązując z nimi jakąś więź. W tych słowach Fredry jest trochę takiej kpiny, czyści, a sam brudny, bo no wiemy, że dziennikarze prywatnie często mają swoje różne układy. I tutaj słusznie podkreśla Zenon, że od strony etycznej wymagalibyśmy od dziennikarza takiej pełnej obiektywności, apolityczności, niezawisłości. Ale z drugiej strony wiemy, że każdy dziennikarz ma swój światopogląd, ma swoje upatrywania polityczne, ma różne swoje zaangażowania, zwłaszcza ci pracujący dziennikarze w małych środowiskach. A ma prawo, bo tak nieraz myślimy, czy to nie będzie dla niego obciążające, tak? Bo to znowu taka jakaś niezależność, bo powiemy Korea, zależność, bo państwo, bo mocodawca, bo ideologia.
No a pytanie, czy w takich, to nie jest taki duży może kaliber, ale ten jego światopogląd, czy ta jego przynależność do takiego czy innego ugrupowania nie powoduje, że ona też jest w jakiś sposób tak, a nie inaczej podana, ta informacja, czy przekazywana? Bez wątpienia jest tak, że no często jesteśmy sterowani jakimiś naszymi wewnętrznymi przekonaniami i no nie jest dobrze, kiedy jest to robione w taki sposób, że manipulujemy drugim człowiekiem. Bo wydaje się, że tak, że jeżeli wiemy, że jakie są przekonania... Pytanie też, czy wszystko mi wolno, tak? Tak? Wolno mi to, Bo jeżeli wiemy, jakie ktoś ma przekonania, nie, to jesteśmy w stanie też powiedzieć mniej więcej, dlaczego on podkreśla taki czy, nie, czy inny aspekt danego wydarzenia, czy informację. Dlaczego ta informacja jest dla niego ważna, a nie inna, bo wynika to z jego wewnętrznego przekonania. Więc jeżeli wiemy, jakie jest to przekonanie, więc jesteśmy bardziej odporni, że tak powiem, na taką manipulację. Ale tego nie możemy założyć, jeżeli chodzi o każdego odbiorcę. Ale czasami może to prowadzić do trudności. Natomiast ja chciałbym tak, żeby też w tych normach etycznych i właśnie, żeby się ustrzec tego takiego niebezpieczeństwa, to warto sobie uświadomić, że dziennikarstwo dzieli się na dwie takie podstawowe grupy jakby dziennikarstwa. Jedno dziennikarstwo to jest takie bardzo typowo informacyjne, czyli przekazujemy tylko i wyłącznie, co wydarzyło się w danym czasie. Relacja. Tak. Dajemy relację, tylko dzisiaj to się wydarzyło. Natomiast inny rodzaj dziennikarstwa to jest rodzaj już taki bardziej komentujący te fakty, nadający już pewne znaczenie, pewną ocenę, że to było dobre, to było złe. Więc bardzo często w takich klasycznych, na przykład, to tak już wymienię tutaj, ale to jest taka klasyka z dziennikarstwa, że brytyjskie dziennikarstwo, BBC jest uważane za takie dziennikarstwo, którym Zwrócowy. Ściśle się oddziela informacje od komentarza. Do tego stopnia czasami to też, że wręcz nad głową w studio telewizyjnym, w wiadomościach, są pokazywane informacje, a w momencie, kiedy jest komentarz do tych informacji, pokazywany jest napis, że to jest komentarz. Czyli to jest już subiektywna ocena tego danego dziennikarza, publicysty. Mówimy o tych dziennikarzach takich komentujących, mówimy, że są publicystami. Nie? Czyli to są, oni tłumaczą pewne znaczenia na pewne fakty, pewne zdarzenia. No na taki bardziej popularny język, publicystykę uprawiają. Postrzegają wtedy, jak Dokładnie. Mam traktować Dokładnie. To, co się Dokładnie. Dzieje na I teraz i w tym momencie, kiedy wchodzimy na teren publicystyki, wtedy wiemy, że już dochodzi do pewnego konfliktu, bo nie wszyscy się zgodzą z taką interpretacją. Mogą być różne interpretacje tego samego zdarzenia. Ale co do samej natury, ja wiem, że to jest bardzo trudne do rozdzielenia jedno od drugiego, ale pewne staranie się o to, aby oddzielać informacje na temat zdarzeń od oceny tych zdarzeń i pewna umiejętność też odbiorcy, żeby w ten sposób czytać, czy to jest czysta informacja, która się o wydarzeniu, które miało miejsce, czy też jest już to ocena i też żeby własną ocenę sobie wytworzyć, no to jest cały taki proces tego, co nazywamy edukacją medialną. Ja myślę, że no, w szkołach dzieci, no, mam nadzieję, że uczą się tego i że będą się uczyły właśnie tej umiejętności rozstrzygania, czy to jest informacja, czy to jest komentarz i ocena danej informacji. Tu mi się przypomina, kiedyś wyczytałem, ktoś porównywał zawód dziennikarza do kelnera, który donosi dania, ale sam ich nie będzie jadł i musi tak podać, żeby klient, którego obsługuje, był zadowolony i żeby mu to również smakowało. Więc wydaje mi się, że jest trochę w tym porównaniu takiej życiowej prawdy, że dziennikarz to jest ten, który donosi informacje, ale powinien od nich się trzymać z daleka, nawet jak je komentuje, nawet jak próbuje je zinterpretować, bo tak naprawdę informacja powinna żyć własnym życiem. Natomiast, i tutaj bym pogłębił troszkę to, co powiedział Zenon, dziennikarz powinien się nieustannie uczyć. Jego słownictwo powinno być bogate. On, poznając rzeczywistość, powinien poświęcać naprawdę dużo czasu. To nie może być tak po prostu z doskoku, bez przygotowania, bez odpowiedniego słownictwa.
to wymaga naprawdę kunsztu i jeśli posługuje się konkretnym językiem, powinien mieć swój styl, powinien mieć swój sposób komunikowania informacji, powinien mieć swój język, powinien mieć bogate słownictwo, ale też umiejętność wnikania takiego analitycznego w przedstawiane fakty. I wreszcie trzeba pamiętać o tym, żeby dziennikarz unikał takiego, to już nie jest komentowanie, tylko to jest takie nastawienie emocjonalne. I podam tu przykład. Jeśli weźmiemy dwie telewizje, jedna opozycyjna, jedna z rządem mająca więcej wspólnego, kiedy dyskutują z jednej partii tej rządzącej, to powiedzą, a nie, nie, to jest bełkot, tego się nie da słuchać. A jeśli dyskutują z opozycji, to o, to jest debata intelektualna. Więc już w samym określeniu niby o tym samym mówią i są w miarę obiektywni, ale dobiorą takie słowa, taki sposób przekazu, żeby od razu już czy czytelnika, słuchacza, czy telewidza, czy odbiorcę w internecie odpowiednio do odbioru tego komunikatu nastawić. Księża wspomnieli też o prawdzie, tak? To jest ten, który przekazuje prawdę. I teraz, no właśnie, jak wygląda ta jego relacja, czy jak powinna wyglądać? Myśleliśmy o wzorcu, wspominaliśmy jakąś definicję, etykę, odniesienie, zawód czy powołanie. I teraz ta prawda, no każdy ma prawo do prawdy, nie swojej prawdy, tylko myślimy o tej obiektywnej prawdzie. I teraz zawód wysokiego, nie ryzyka, ale zaufania, bo ryzyko też, prawda, w szczególnych sytuacjach, ale tego byśmy się spodziewali. I teraz to jego odniesienie do poszukiwanie prawdy, przekazywanie prawdy, jakoś to powiązane też może z redakcją, na ile jest to możliwe. No tu warto użyć takiego słowa, takiego pojęcia szerszego, czyli obiektywny obraz rzeczywistości. Bo praca dziennikarska ma w tych kodeksach etycznych często celem jest to, aby odbiorca uzyskał obiektywny obraz rzeczywistości. To jest pewien ideał. Wspominaliśmy o tym, że to jest niezwykle trudne, bo zawsze jest selekcja pewnych faktów, takiej pełnej obiektywności. Nawet jeżeli jesteśmy na miejscu zdarzenia, to pełnego obrazu nigdy nie mamy. Bo zależy też, z której strony stoimy i jest, tak. Zdarzenie widzimy tak czy inaczej. Dokładnie. Coś może nam przysłonić. Ale pewien ideał, dążenie do tego, żeby odbiorca uzyskał obiektywny obraz rzeczywistości, jest pewnym ideałem, do którego należy dążyć. I może, żeby to doprecyzować trochę, to można by powiedzieć, że to zniekształcenie obrazu rzeczywistości może mieć różne formy. Czyli na przykład zniekształcenie może polegać na usunięciu pewnych faktów, czy pominięciu pewnych faktów. Nie podaje się, kto to zrobił. Nie podaje się pewnej informacji o sprawcy. Czyli w obrazie rzeczywistości są pomijane pewne informacje, pewne wiadomości. Albo są świadomie przekłamywane, czyli jest, no, to się już rzadko zdarza, ale bywa tak, że ktoś podaje fałszywą informację, czyli zupełnie przeciwieństwo tego, co naprawdę się wydarzyło. No i wtedy oczywiście mamy ten mechanizm prawny, że należy to sprostować jak najszybciej, tę fałszywą informację. Czyli do tego dochodzą pewne elementy, nazwijmy to, zwłaszcza w reportażach, to może tu wymieniony Kapuściński, on bardzo często mówił, że ten reportaż to nie jest tylko obiektywny obraz rzeczywistości, tylko czasami się dodaje pewne elementy fikcji po to, żeby więcej emocji pokazać, nie? Żeby zwrócić bardziej uwagę telewidza. Ale o tym też powinniśmy wiedzieć, to znaczy, że reportaż jest taką formą dziennikarską, w której łączy się często ten obiektywny obraz zdarzeń z pewną subiektywną narracją, po to, żeby emocje były większe, żeby zainteresować odbiorcę jakąś sprawą, jakimś wydarzeniem. Więc jeszcze raz tak chcę wrócić do tego, że ten obiektywny obraz rzeczywistości czasami jest trudniejszy do osiągnięcia, dlatego że pomijamy pewne fakty, dokonujemy pewnej selekcji, pewnego podkreślania ważności pewnych zdarzeń, a pewne są stawiane w tle.
Dochodzi też do przekłamania, do podawania fałszywych informacji, do pomieszania z pewną fikcją. Więc to są te rzeczy, które przy naszym odbiorze, jako odbiorcy, no powinniśmy też o tym wiedzieć, żeby no nie ulegać też tak łatwo pewnym przekazom, które mogą nami też manipulować. Więc taki krytyczny dystans do tej rzeczywistości jest dla nas ważny. A co jest istotne też w tym wszystkim, ja tu użyję jednego tylko takiego słowa. Czasami w teorii dziennikarstwa mówi się, że w redakcji jest taki gatekeeper, nie? Czyli taki bramkarz, nie? Czyli ten, kto stoi na bramce. Jak wpadają piłki, to on pewne piłki odbija, a pewne wpadają do siatki. Czyli jego jest rola taka selekcji pewnych informacji, ponieważ tych informacji jest naprawdę tak dużo, że my nie jesteśmy w stanie wszystkich, więc musimy dokonać pewnej selekcji zdarzeń. Więc też w całej teorii dziennikarstwa, no tego dzisiaj nie będziemy rozwijać, ale są pewne kryteria, które mówią o tym, które informacje przechodzą, a które są zatrzymywane. I kto o tym decyduje i na podstawie jakich kryteriów. Ale to oczywiście znowu ma znaczenie dla tej obiektywnego obrazu rzeczywistości, że te informacje, które przechodzą w mediach, one często są wybierane, są selektywne, inny obraz rzeczywistości kreują, aniżeli no, powinno to się dziać, nie? Czy pewne informacje powinny być jednak przekazywane, bo są bardzo ważne dla odbiorcy. Ja bym tu dodał, bo to jest naprawdę ważne, żeby widzowie, słuchacze i odbiorcy w internecie informacji mieli pełną świadomość, że to nie jest fotografia rzeczywistości, w cudzysłowie prawdy. Że jednak to jest jakiś obraz stworzony przez człowieka zdolniejszego, mniej zdolnego. No niestety są różni dziennikarze na różnym poziomie pracujący. Więc ten obraz też różnie często wygląda i nieraz obraz, który jest marną kopią kogoś, kto zrobił coś pięknego, ale przekazany z emocjami może bardziej zachwycić i przedostać się do świadomości i opinii ogólnej niż ten wypracowany, do którego odbioru też trzeba mieć wiedzę. I dlatego w tej relacji dziennikarz-odbiorca bardzo ważne jest, żeby odbiorca też się przygotowywał, żeby nie był takim bezwolnym w przyjmowaniu wszystkich informacji, bo wtedy będzie na pewno manipulowany. Natomiast w podejściu do prawdy ja bym się tu posłużył obrazem kapłana, bo wydaje mi się, że moglibyśmy takie porównanie z dziennikarzem zrobić, bo dziennikarz ma przekazywać informacje ludziom, którzy tego, co on widział, czego był świadkiem, co rozpracował, oni tego nie widzieli, więc mówi o czymś, o swoim odbiorcom, czego oni nie są świadomi, bo on widział w jakiś sposób, doświadczył, przeżył, a oni muszą to tylko odebrać z jego relacji. Kiedy kapłan mówi o Bogu, no też właśnie mówi o tym, jak on go przeżywa, jak go doświadcza, jak go widzi i zawsze jest w tym obrazie, który stwarza kapłan w swoim przekazie, w swoim komunikacie, też właśnie jakiś obraz Boga. Im stara się autentyczniej go oddać poprzez swoje właściwe przeżycia, tym ta prawda o Bogu jest łatwiej przyjmowana. Ale musimy mieć tę pełną świadomość, że jeśli ma to być prawda, to najważniejsza jest nie tylko forma, o której tu sporo powiedzieliśmy, ale jednak istota. Czyli w prawdzie musi być to, co jest, no nie da się inaczej przekazać, bo trudno mówić o prawdzie, że ona jest, czy ona w taki czy inny sposób będzie funkcjonować. Prawda po prostu musi być przekazana. I na tyle ją przekażemy, na ile ja jej doświadczam i na ile ja ją przeżywam. I wydaje mi się, że w tym jesteśmy kapłani podobni do dziennikarzy, a dziennikarze podobni do kapłanów. Opiniotwórczy charakter przekazów. Nieraz słyszymy o tym, że
informacje czy dziennikarstwo jakoś powiązane jest no, nawet z pierwszą władzą. To nie piąta władza, ale pierwsza. Tak? I teraz to wpływanie właśnie na opinię, na to, co dzieje się, jak my postrzegamy rzeczywistość, co zostaje nam też przekazane. To jest kolejny aspekt tego odpowiedzialności zawodu dziennikarskiego. Bo dlatego, że to, co nazywamy opinią społeczną, czyli to przekonanie wielu osób w społeczeństwie, jest kształtowane na podstawie pewnych informacji, na podstawie pewnych zdarzeń. No i ocen, które są też wyrażane. I w tym kontekście to rzeczywiście media i dziennikarze mają bardzo kluczowe zadanie właśnie kształtowania opinii publicznej. I bardzo często, jak możemy zobaczyć, nie? Jak te opinie publiczne też się zmieniają, one falują. Pewne przekonania ludzi ulegają zmianie pod wpływem zdarzeń, które są relacjonowane w mediach. Znowu też moglibyśmy na ten temat wiele mówić, a tylko taką jedną z teorii, którą często się powtarza w mediach, tak po polsku można by to nazwać, że to jest taka teoria ustalania porządku agendy dnia, czy porządku tematycznego. Czyli to krótko, tak, żeby to ująć w jednym słowie, media czy dziennikarze nie mówią nam o tym często, co mamy myśleć, tylko o czym mamy myśleć. Dziennikarze nie mówią nam, że tak masz myśleć w ten sposób, ale o czym masz myśleć. Media podają nam pewne tematy, które później tworzą naszą ocenę rzeczywistości. I poprzez podawanie pewnych faktów, poprzez wydobywanie tychże faktów, a nie innych, no wpływamy na to, jak tworzy się opinia publiczna. No i tworzenie tej opinii publicznej i później konsekwencje tego, bo z opinii publicznej też podejmowane są później konkretne działania, już decyzje, prawda, osób. Więc to jest ten bardzo ważny moment w działalności dziennikarzy, tworzenia opinii publicznej, no i tworzenia też pewnej integracji społecznej. Bo dziennikarze mają niezwykle ważną rolę, też możemy zauważyć, że bardzo często to, co jest konfliktem, często się przebija do mediów jako wiadomość. Natomiast coś, co jest pozytywne, gdzie coś dobrego się wydarzyło, te wydarzenia no, raczej są pomijane. To jest jedno z kryteriów, że to, co buduje konflikt, co jest negatywne, łatwiej się przebija do naszej świadomości, do mediów, budzi większe zainteresowanie, aniżeli pozytywne informacje. Więc to jest też duża odpowiedzialność mediów. Ja w tych kodeksach etycznych bardzo często się mówi, że dziennikarze nie mogą na przykład, nie powinni zachęcać do działań, do używania przemocy. To jest jedno z bardzo istotnych zadań dziennikarza, żeby nie wywoływać, nie wzywać do przemocy, do używania agresji, do budowania jakiegoś takiego wizerunku drugiego człowieka, który jest wrogiem, którego trzeba zaatakować. Nastawiania takiego wrogiego. Więc to, a to jest wszystko związane też z opinią publiczną. Ja bym tutaj dodał, powołując się jeszcze raz na Kapuścińskiego, bo on kiedyś powiedział, że prawdziwe dziennikarstwo powinno być intencjonalne. Czyli tak, powinno mieć jakieś cele, ale też powinno prowadzić do jakiejś formy przemiany. I tu jest ta intencjonalność, czyli ono nie może być po prostu puste. Ono musi być zaangażowane, ale twórczo w związku z prawdą, o której mówiliśmy, ale też w oparciu o wartości. Czyli dziennikarz to jest człowiek, który w swoim światopoglądzie, który już przekazuje, nie może przemycać półprawd albo nieprawdy, bo wtedy podważałby podstawową wartość. Prowadzenie do przemiany to znaczy wpływanie na człowieka w taki sposób, że on po jakimś czasie może zacząć myśleć tak, jak odbiera komunikaty podawane przez dziennikarza. A jeśli komunikat trafia do tysięcy, a niektóre do milionów przez internet, to zaczyna się tworzyć jakaś formuła przemiany, która może albo przynieść bardzo dużo dobrego, albo niestety dużo złego. Więc
głupotę zawsze można napisać, prawda? Ale starajmy się, jak to kiedyś ktoś mądrze powiedział, kiedy dziennikarstwo wiązało się tylko z piórem, bo tak symbolem można powiedzieć dziennikarstwa. Kiedyś było pióro, dzisiaj jest właściwie klawiatura komputera. Ale też ktoś mądrze powiedział, mi się to bardzo podobało, że dziennikarstwo to jest przykładanie pióra do ran ludzkich. Że często właśnie dziennikarz może albo pomóc wyleczyć tę ranę, której dotyka, albo jeszcze bardziej ją rozjątrzyć. I chodzi o to, żeby zawsze iść w tę stronę leczenia. Żeby jednak wybierać to, co jest dobrego, a nie to, co może być kontrowersyjne, ale jest ciekawe, więc to podajemy dalej. Prawda? Idźmy za tym, że dziennikarstwo powinno być jak Ewangelia, powinno być jednak, położę mocny akcent, dobrą nowiną. Drodzy Państwo, już zasygnalizowaliśmy chęć tego, że jesteśmy otwarci na Państwa głosy. Też pytanie, jak właśnie postrzegacie rolę dziennikarza, czy tej informacji, która dociera do Was. Z pewnością macie i własne oceny. Telefony do naszego studia, do telewizji Trwam 56 657 0011, drugi 56 657 0012, telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400, i telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Telefonujemy, przedstawiamy się, no i oczywiście do tematu bardzo bym prosił dziś dziennikarz w Kościele i demokracji. Proszę bardzo, telewizja Trwam. Szczęść Boże. Szczęść Boże Pani. Ja dzwonię w takiej drobnej sprawie, aczkolwiek wydaje mi się, że dość istotnej. Pozdrawiam ojca prowadzącego i gości szanownych. Dziękujemy. Ale mam taką uwagę, że szkoda, że autorytetem w sprawach dziennikarstwa w dzisiejszej audycji stał się Ryszard Kapuściński. No chyba jest znane w studiu, znana jest informacja, że był to agent tajnych służb specjalnych PRL-u i myślę, że no, mamy wielu innych dziennikarzy wybitnych, już nie mówiąc o tych przedwojennych, o Wańkowiczu, ale choćby Konkoleski niedawno zmarły, który mógłby być tutaj przywoływany. No, natomiast Ryszard Kapuściński w takim kontekście, jako przykład człowieka, który mówi o tym, że trzeba być dobrym, i on, który donosił na kolegów, no jakoś tutaj nie bardzo pasuje mi to. Także... Pani Mario, a pani jak widzi dziennikarza? No ja widzę dziennikarza jako takiego sługę społeczeństwu. Służy społeczeństwu z piórem. Jest osobą, która nie unika odpowiedzialności za to, co mówi i pisze. Warsztat plus etyka. Także jeśli chodzi o warsztat, to pewno myślę, że Ryszard Kapuściński tutaj może być takim no, pewnym może i wzorem. Natomiast jeśli chodzi o etykę, no to absolutnie nie. No więc także no, to mam taką uwagę, a jest to niewątpliwie, no wiadomo, media czwarta władza, więc to jest bardzo ważny temat i bardzo ważna problematyka, bo właściwie postrzegamy świat oczami mediów często i bezkrytycznie temu ulegamy, więc jacy będą dziennikarze, jakie będą media, no to też od tego zależy to, jakie będzie nasze wnętrze, jak będziemy patrzeć też my na świat. Także no... Dziękuję bardzo. Taką mam uwagę. Pozdrawiam. Dziękuję Pani Mario, szczęść Boże. To może też zatem czyści, a sam brudny. Nawet gdyby tak było, to mimo wszystko mam to odniesienie do dobra. Wiem, czego chcę, wiem, do czego zostałem powołany, a że uwikłany może, no ale to nie znaczy, że przekreślony. No właśnie, Pani Mario, ja się zgadzam całkowicie z Pani niepokojem, bo tu się łączę z tym niepokojem Pani, że często szukając autorytetów mamy bardzo ograniczone możliwości, bo gdybyśmy tak wchodzili w głąb wszystkich autorytetów, które tutaj by się
którymi byśmy się posłużyli. Ktoś by zadzwonił i powiedział, a niestety, bo ja wyczytałam o tym człowieku coś takiego, a krąży o nim taka informacja. Ja to, co pani powiedziała później w pierwszym stwierdzeniu, odpowiadając na pytanie ojca prowadzącego, bym powiedział, że to był człowiek, który miał wspaniały warsztat dziennikarski i na jego warsztacie naprawdę uczą się dobrzy dziennikarze. Natomiast jego tragedia, jeśli w ogóle możemy o niej mówić, to powinien być poświęcony osobny program, gdybyśmy mówili tylko o Kapuścińskim. A tu były cytaty, tak. A tu były tylko cytaty odnoszące się do warsztatu dziennikarskiego. A wydaje mi się, że jeśli będą kiedyś podręczniki wspominać o dobrych dziennikarzach, reportera, zwłaszcza korespondentach, bo on był i tym, i tym, i można powiedzieć felietonistą też był, to wydaje mi się, że warsztatu musimy się od takich ludzi uczyć, natomiast ich nie naśladować. Według Ewangelii, tak jak Chrystus mówi o faryzeuszach, to, czego was uczą, zachowujcie, ale ich nie naśladujcie. I w tym względzie moralnym pozostawmy to sądowi, już nie naszemu, bo to nie jest nasz problem. Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Mówi Mieczysław z Kalisza. Prosimy. Mam następującą kwestię. W Kaliszu wychodzi opiekun decyzjalny, to jest pismo decyzji kaliskiej i ksiądz redaktor prowadzi taką rubrykę pod tytułem Meandry czwartej władzy. No i tam i czas nie omawia problemy z punktu widzenia etycznego, etyki chrześcijańskiej i personalizmu, nie komentując tego specjalnie, ale referując sprawę i tę ocenę taką jakąś do myślenia, daje do myślenia w każdym razie czytelnikowi. I w pewnym przedmiotowi powołał się na informatora, który z Niemiec przywiózł jakąś informację, że tam władze wykupują dla tych imigrantów budynki. No i w związku z tym ferment wprowadzają, to chyba w Bawarii było. No i za jakiś czas odezwał się Tygodnik Powszechny, zgromił tego księdza, że korzysta z informatora jakiegoś takiego, no, niegramotnego. Ja się zdenerwowałem, bo na następnym artykule ksiądz się zaczął tłumaczyć, że no, być może, że coś tam przekręcił informator albo nie widział wszystkiego, czy coś w tym rodzaju. Ja księdzu opowiedziałem historię, że na Zachodzie jest o wiele gorzej niż ten informator opisał. Podałem przykład z Anglii. No nie chcę tu mówić, jak to wyglądało z tym angielskim przykładem. Tak, ale panie Mieczysławie, żebyśmy konkludowali, co chciałby nam pan tutaj w jakiś sposób zaproponować, czy... Nie, ja chodzę o to, że tu jakaś cenzura przychodzi w Polsce nieformalna i tych księży, no powiedzmy, wyszukuje w jakieś takie drobne artykuły, no i mnie zdenerwowała interwencja Tygodnika Powszechnego, a powiedziałem księdzu, że został wpuszczony w jakąś ustawkę przypuszczalnie, więc tak to wygląda, to nie fair, to tego typu dziennikarstwo. I drugą sprawę mam z naszego dziennika Soboty. Są dwa wywiady, znaczy dwa artykuły. Jeden pana profesora Jaroszyńskiego o języku i drugi jest wywiad z panią, nie pamiętam nazwiska tej francuskiej. Margaret Peters. No i tam właśnie użyła ta pani określenia judeo-chrześcijaństwo. Ja mam książkę księdza profesora Chrostowskiego, no i tam wyraźnie mówi, że znaczy książkę między synagogą a kościołem opisuje tak elektrycznie drogę świętego Pawła apostoła od początku do końca.
Panie Mieczysławie, bo tak. Chcielibyśmy, niech pan o tym myśli, mieć jeszcze następnych słuchaczy i widzów na antenie. Oj, dobrze, no więc dlatego chodzi o to, żeby artykuły w prasie katolickiej były zgodne z imprymatur Kościoła. To tylko tyle Bóg zapłaci. Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy nasz dziennik ma katolicki napisany, więc tak tylko. Ale no, cenzura, poprawność polityczna może... Tak, no, wynika. Nie znam oczywiście tego konkretnego przykładu, o którym mówił tutaj pan Mieczysław, ale rzeczywiście, jeżeli korzystamy z pewnych informacji jako dziennikarze, to stara zasada mówi, że dana informacja, którą uzyskujemy, należałoby sprawdzić najlepiej w trzech niezależnych źródłach. Wtedy jest pewność, że ta informacja jest obiektywna, jest prawdziwa, że sięga do korzeni, więc nie znam akurat tej historii, z jakiego źródła ta informacja pochodziła w tym czasopiśmie, ale chciałbym tu powiedzieć po prostu jaką bardzo ogólną zasadę. I to dziennikarze bardzo na to starają się zwracać uwagę, żeby te informacje pozyskiwane no nie były tylko od jednej osoby, która jest niewiarygodna, tylko żeby raczej je sprawdzać, po to, żeby nie wprowadzać czytelników też w błąd. Natomiast tutaj mówimy też o pewnej takiej cenzurze czy autocenzurze. Rzeczywiście coś takiego istnieje. To dziennikarze o tym też mówią, że jeżeli zaczynają pracować w jakimś czasopiśmie, w jakiejś redakcji, która ma pewną linię programową, no to są zobowiązani do tego niejako, żeby się tej linii programowej podporządkować i wtedy no, pewne fakty, pewne pojęcia, no wtedy są używane właśnie z tej perspektywy. No tu mówiłem też na początku, że w tym świecie dziennikarskim bardzo mocno podkreślamy to, że warunki pracy, które dziennikarze mają, powinny być takie, żeby oni mogli działać zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie ze swoim przekonaniem w imieniu tych grup, które jakieś tam reprezentują. W momencie, kiedy dochodzi do takiej autocenzury, w negatywnym tego słowa znaczeniu, bo czasami no, jest to też, to samo, mówi się o samoograniczeniu dziennikarzy, też w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Negatywny, że... jeżeli to byłby jakiś kaganiec, tak? Niemożliwość głoszenia prawdy. Więc to należałoby też odróżniać, nie? Że ta samocenzura może być pozytywna albo negatywna, bo jeżeli ktoś będzie, no nie wiem, publikował jakieś takie bardzo krwawe fragmenty, publikował zdjęcia, które budzą tylko sensacje, no to wiadomo, że to nie jest to dobre, więc wtedy ograniczenie siebie, nie publikujemy tych zdjęć, dlatego że one wywołają negatywny skutek, no będą miały coś negatywnego, złamią pewne normy, więc tego rodzaju ograniczenie powiedzielibyśmy, że jest czymś dobrym w imię pewnych wartości. Natomiast ograniczanie kogoś w ten sposób, że nie może mówić prawdy, tylko że musi podporządkowywać się pewnym wytycznym danego środowiska, no to wtedy mielibyśmy do czynienia z tym, co no, używając tego słowa kaganiec, czy metafory kagańca, to byłoby coś negatywnego. Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Szczęść Boże, Jadwiga z Warszawy. Szczęść Boże, bardzo prosimy. Dziękuję bardzo za dyskusję, bardzo ważna dla wszystkich, ale szczerze mówiąc, obecnie prasa, telewizja, mass media są forpocztą wojny ideologicznej. Wojny, która się toczy absolutnie na wszystkich frontach, a właśnie pierwszym frontem są media. Po co Niemcy na przykład wykupili tyle prasy w Polsce? Czy po to, żeby nas informować o tym, co się u nas dzieje, czy po to, żeby propagować swój interes, kształtować opinię publiczną wedle swoich potrzeb u nas? Także oczywiście, że dziennikarze powinni postępować zgodnie z regułami etyki, tylko tyle, że w tej chwili należy się zastanowić, jak daleko poszła postprawda i właściwie do czego służy cały mainstream, bo w tej chwili cały mainstream na świecie, nie tylko w Polsce, propaguje właściwie wojnę ideologiczną z wszystkimi chrześcijańskimi wartościami i kreuje nam tą postprawdę i nowy ogląd świata. Tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani Jadwigo. Szczęść Boże. Pani Jadwigo, bardzo ważny głos i podkreślmy to jeszcze raz, że tacy będą dziennikarze, jacy będą odbiorcy. Jeśli jest popyt na tego rodzaju dziennikarstwo, to będzie podaż. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy promowali te dzienniki, te tygodniki, które w miarę starają się zachować kodeks etyczny.
Tu mi się przypomina kiedyś, jak taki już doświadczony, starszy dziennikarz pouczał młodszego, jak ma pisać. I powiedział mu tak: wszystko, co masz do powiedzenia, musi być zawarte w pierwszych trzech zdaniach. W tytule musi być koniecznie czasownik i nie wolno żadnych pytań zadawać, bo my jesteśmy od informowania, a nie od pytania. I jeśli tak są instruowani, a wiemy, że są instruowani dziennikarze w tych mediach mainstreamowych, jak to pani określiła, to oni będą mieć konkretne wytyczne i oni je po prostu stosują. No, tak jak mówimy, czyszczą, a sami są brudni, więc na to niestety mamy tylko jeden sposób. Odbiorca musi weryfikować to, co uważa za dobre, i własną kieszenią, własnym portfelem decydować, które media będą funkcjonować, a które po prostu zginą. A relacja dziennikarz-odbiorca, myślę, że też ogromnie ważna, gdybyśmy o niej też powiedzieli, jak to jest, czy to jest jakaś zależność, bo nawet ten wpływ, czy my mamy jakiś wpływ, jak i tak telewizja jakaś czy radio ma reklamy i może robić, co mu się podoba, jeżeli na przykład chodzi o tą strukturę własności. No i teraz pytanie, czy ten nasz opór, to niezadowolenie albo niezgadzanie się może mieć jakiś wpływ na to, co robi dziennikarz, co robi konkretna redakcja jakiegoś medium. Ja jestem przekonany, że tak powinno być, że właśnie odbiorcy powinni mieć wpływ na to, jak kształtowane są media. I takie możliwości istnieją. To były już przykłady tego rodzaju reakcji też odbiorców na to, że nie będą tolerować takiego rodzaju przekazu, nie? Który jest zbyt agresywny, zbyt jednostronny, zbyt manipulujący, zbyt poniżający jakiegoś tam człowieka albo używający języka, który nie przystoi. Uwłacza komuś. Tak. Więc odbiorcy mają możliwość reakcji albo bezpośredniej, takiej protestu swojego, którego wyrażają. No myślę, że dzisiaj każda redakcja posiada adres e-mailowy i do każdej redakcji można wysłać swoje zdanie na temat prezentowanych treści. Ale ten drugi aspekt też jest ważny, o którym ksiądz Jan tutaj wspomniał. To jest ten aspekt ekonomiczny. Bo rzeczywiście media, one w dużej mierze, ten mechanizm finansowania mediów, on jest ściśle związany z tym, o czym będziemy w przyszłości mówili, czyli z reklamą. Bo przychody z reklamy są zależne od ilości osób, które dany program oglądają albo daną gazetę kupują. Im więcej osób daną gazetę kupuje, im więcej osób dany program ogląda, tym większe są ceny, większe są koszty reklamy, która jest w tym medium umieszczana. Więc najbardziej bolesnym zawsze dla danego medium, dla danej stacji telewizyjnej czy gazety, najbardziej bolesnym przeżyciem będzie to, że coraz mniej ludzi będzie dany program oglądać i to będzie miało też skutek na treści przekazywane w tym medium. Dlatego też, że media, które istnieją i ten przekaz dziennikarski, który istnieje, on powinien być odzwierciedleniem też potrzeb i oczekiwań słuchaczy. Nie jakiejś jednej partykularnej grupy czy jakiejś elity, która pragnie narzucić swoją wizję świata, ale też tego, czego słuchacze chcieliby usłyszeć, co jest odzwierciedleniem ich pragnień, ich aspiracji, ich potrzeb. Więc ten wpływ istnieje, jeszcze raz można by powiedzieć, z jednej strony przez aktywną reakcję, a z drugiej strony rzeczywiście przez takie zachowania już bardziej ekonomiczne. To znaczy, to mi się nie podoba, tego nie będę oglądał. To nie akceptuję tego rodzaju przekazów, dlatego nie kupuję czy nie oglądam danych stron internetowych. Mam rozumieć, że to jest jednak relacja w dwie strony. Tak? Jest relacja na pewno w dwie strony. Warto o tym to sobie też uświadomić, że my mamy na to wpływ. Może taki niewidoczny, ale w dużej skali na pewno możemy wywierać wpływ na jakość przekazu dziennikarskiego. A dziennikarstwo w Kościele, bo dziś temat, zresztą jak każdego razu proponujemy w Kościele i demokracji, jaka formuła, czy jaką formułę byśmy zakładali takie posługi, czy pracy dziennikarza w Kościele, czy dla Kościoła, dla wspólnoty, bo Kościół to też nie tylko, że instytucja, że kojarzylibyśmy budynek, ale to przecież wspólnota osób. Wydaje mi się, że nie powinniśmy tak w tym wypadku mocno rozdzielać
sprawy Kościoła i dziennikarstwa, dlatego że Kościół, jak wiemy, w Polsce, ale nie tylko, w świecie też, jest bardzo ubogi niestety w środki medialne. Mamy jedną telewizję, jedno radio, które możemy nazwać katolickimi. Są jakieś programy o wymiarze religijnym w telewizjach publicznych, prywatnych. Są ludzie tym się interesujący, są tematy takie poruszane. Ale tak naprawdę chodziłoby o to, żebyśmy jednak dbali o większą ilość środków medialnych w Kościele, bo podam to jako mój taki wielki niepokój. Dzisiaj młodzież praktycznie żyje w świecie wirtualnym. Tam szuka rozrywki, tam prowadzi życie towarzyskie, tam załatwia swoje sprawy, tam zaopatruje się, czyli robi zakupy, ale tam też szuka treści religijnych. I niestety, mimo że jest sporo takich propozycji rozproszonych w internecie, to tak naprawdę ta paleta propozycji dla młodzieży religijnych jest bardzo mała. Zresztą wiemy, że większość tematów poruszanych w mediach to są tematy związane bardziej z rozrywką, trochę z informacją, a bardzo niewiele jest takich tematów, które wychowują i formują, czy środków, czy mediów, które w tym kierunku idą. I wydaje mi się, że Kościół katolicki ma tu ogromną rolę do spełnienia. Począwszy od parafii, gdzie powinna zafunkcjonować dobra strona internetowa, która spełniałaby rolę takiego medium parafialnego, gdzie nie tylko byłyby informacje bieżące, ale gdzie byłyby felietony, gdzie byłoby miejsce na zamieszczanie filmików również od parafian, którzy mogliby przekazywać. Więc to jest pierwsze medium, które nie wymaga... Nie do końca musiałoby to być od razu biznesowe. Oczywiście. Co ja z tego będę miał, bo takie poczucie mnie jako nabywat parafianina, potrafiącego coś, umiejącego, posiadającego jakieś zdolności, talenty, podzielenia się tym i tym samym no, jakiegoś apostolatu, tak? Jakiejś odpowiedzialności za wspólnotę, jeżeli chodzi o przekaz informacji. No, wydaje mi się, że parafia jest tu najlepszym środowiskiem, gdzie te media katolickie powinny zacząć funkcjonować, czyli tworzyć tam telewizję parafialną, tworzyć tam gazetkę, ale przede wszystkim internetowe media, bo dzisiaj młodzi ludzie, jeśli nie znajdą informacji w mediach internetowych, społecznościowych i nie będą mieć tutaj jasnych komunikatorów, to możemy niestety z nimi stracić kontakt. To będą ludzie, którzy już nie dotrą do kościoła w realu, bo nikt ich nie zaprosi w wirtualu, prawda? No, tak to dzisiaj wygląda. To ta próba dotarcia, prawda? Tak. No ale też myślę, że warto to sobie uświadomić, że Kościół w takim wymiarze globalnym posiada pewne narzędzia takie dziennikarskie, typowo dziennikarskie. Są strony internetowe prowadzone na przykład bardzo ciekawe przy Watykanie. One są często skupione w Watykanie. Strony informacyjne dotyczące życia Kościoła w różnych krajach. Są agencje informacyjne, które przekazują informacje o Kościele na przykład w Azji, w Chinach, w Syrii. W afrykańskich krajach. One są podawane często w rodzimych ich językach. Tego to może nie jest dostępne w języku polskim. Ale dla kogoś, kto chciałby się zainteresować takim dziennikarstwem wewnątrz Kościoła, żeby wiedzieć, no, czym żyje Kościół też na świecie, to myślę, że pewne źródła do tego, żeby dotrzeć do tych informacji i udostępnić je w taki bardzo no, łatwiejszy już sposób do przekazu w języku polskim, no myślę, że to też byłaby ciekawa forma no też tworzenia takiego poczucia, że jesteśmy częścią Kościoła, który jest obecny we wszystkich kulturach, że jesteśmy obecni jako chrześcijanie w różnych językach, że w różnych też obszarach chrześcijanie cierpią. Te informacje o tym, że oni cierpią, może za mało są pokazywane też w naszych tutaj polskich mediach. Bardziej się koncentrujemy na innych takich tematach dotyczących życia Kościoła, ale,
Ale dziennikarstwo w Kościele, na tej takiej płaszczyźnie globalnej, ja sam tak przez wiele lat, kiedy byłem w Rzymie, to mogłem zobaczyć, jak wiele informacji dociera do Watykanu, czy do różnych instytucji w Rzymie. Myślę, że ojcowie redemptoryści też to wiedzą, właśnie od naszych misjonarzy. To są niezwykle cenne informacje pokazujące to, czym żyją tamci ludzie w tamtych kulturach, często bardzo biednych i uciemiężonych. Więc myślę, że to też nasze zainteresowanie tym, co tam się dzieje, mogłoby też pomóc nam pogłębić też naszą wiarę, takie nasze zaangażowanie na rzecz Kościoła właśnie w tych krajach, gdzie ta pomoc byłaby potrzebna. Nieraz zastanawiamy się, jak są rozbudzone nasze apetyty albo w którą stronę, jeżeli chodzi o te informacje, które mogłyby dotrzeć, o zainteresowanie, jeżeli chodzi o programy, czy o publicystykę, informacje. A jeszcze pytanie o zagrożenia. Może to już ostatnie minuty naszego programu. Nie chciałbym może tak, żebyśmy zostawili widzów z czymś negatywnym, ale to też pewna świadomość tego, tak? W jaki sposób, czy czemu my jako odbiorcy, bo mówiłem, ta relacja dziennikarz-odbiorca, czemu my możemy nieraz być poddawani? Najpierw sobie powinniśmy uświadomić, że tak naprawdę dziennikarstwo to jest taki dialog między dziennikarzem, który wykonuje swój zawód, ale jest też człowiekiem powołanym z misją, i odbiorcą, który czeka na rzetelną, uczciwą, dobrze skonstruowaną, pięknym językiem przekazaną informację. Czy pięknym obrazem, bo można pięknie też tworzyć dziennikarstwo, posługując się obrazem. Więc to jest na pewno dialog. I w tym dialogu najważniejsze jest to, żeby dziennikarze potrafili porozumieć się poprzez przekazywaną prawdę i treści jej towarzyszące z tym, do którego chcą dotrzeć. Żeby nie mówili ponad tym, co interesuje ludzi. Czyli zagrożeniem to jest nieraz to, że te dobre media nie potrafią się po prostu sprzedać. Jednak dzisiaj forma jest bardzo ważna i dla dobrych mediów ta forma musi być ciągle dopracowywana. A druga rzecz to jest szacunek dla, w tym dialogu, szacunek dla odbiorcy. Jeśli ktoś poczuje się obrażany przez konkretnych dziennikarzy, przez konkretne media, to będzie starał się ich unikać. Więc brak szacunku dla człowieka zawsze gdzieś może być takim zagrożeniem w tym dialogu. A takich konkretnych zagrożeń, to tak jak powiedzieliśmy, co jest istotą. Jeśli jest prawda istotą przekazywanych informacji, to wszystko, co tę prawdę zaciemnia, burzy, czy sprawia, że staje się półprawdą, to jest największym zagrożeniem dziennikarstwa. Bo dziennikarstwo ma w tym dalszym etapie formować. Czyli dziennikarz nie powinien nigdy stawiać w cudzysłowie kropki. Jego odbiorca powinien kontynuować ten dialog, czy starać się wprowadzać to w życie. Więc podawanie półprawd, czy stwarzanie fake newsów, czyli tych rzeczywiście nieprawdy przekazywanie, czy tworzenie tych postprawd, czy hejtowanie, czyli szerzenie nienawiści. To wszystko, manipulacja, tak. Propaganda, to wszystko może niestety niszczyć prawdziwe, rzetelne dziennikarstwo. Księże? No ja też, jeżeli już mówimy tak o zagrożeniach, bo to jest, jedna z pań tutaj wymieniła. Rzeczywiście media i dziennikarstwo jest polem pewnej walki ideologicznej, pewnego kolonializmu ideologicznego. Papież Franciszek często używa też takiego sformułowania, że dzisiaj się odbywa swego rodzaju kolonializm, ale on już jest takim miękkim kolonializmem, który no, chce zawładnąć naszym myśleniem, naszym widzeniem świata, naszym postrzeganiem świata. Ja podzielam tę obawę, to zagrożenie, ale chciałbym pozytywnie to zakończyć, tę moją wypowiedź, że żeby się obronić przed tymi nowymi takimi pojęciami, które tutaj ksiądz Jan używa, czy postprawda, czy fake newsy, to są takie nowe pojęcia, które opisują pewną rzeczywistość, żeby się przeciw temu obronić, potrzebny jest osobista refleksja, osobisty namysł. Znaczy nie takie nierefleksyjne powtarzanie tego, co inni podają, tylko próbuję te informacje, te fakty, o których się dowiaduję,
no próbuję je weryfikować i sprawdzać, żeby mieć, dojść do własnego głębokiego przekonania, że to, co wiem, tę wiedzę, którą posiadam, że ona jest pewna, znaczy, że pochodzi z pewnych źródeł i odpowiada. Nie jest to łatwa droga i mam nadzieję, że początek roku szkolnego, że dzieci i młodzież, którzy rozpoczynają szkołę, bo ciągle to powtarzam też to słowo, potrzebna jest edukacja medialna, czyli taka umiejętność krytycznego odczytywania tego wszystkiego, co dociera do nas. Wtedy dopiero, kiedy taką umiejętność posiądziemy, te wszystkie zagrożenia nie będą zagrożeniami. To będzie szansa do tego, żeby się krytycznie z tym zmierzyć i zbudować autentyczny taki świat, w którym będzie oparty o prawdę. Bez prawdy tego świata na pewno nie zbudujemy. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś byli z nami ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I ksiądz doktor Zenon Hanas Paloten. Dziękuję. Dziękujemy Państwu za uwagę. No, wiele teraz zależy od nas, tak? Mam nadzieję, że ten program, to spotkanie przyczyniło się też w jakiś sposób do naszej edukacji, do tego, byśmy potrafili też i sami być odpowiedzialni za głoszenie prawdy i tą prawdę głosili. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.